w naszej służbie. To dzisiaj Jezus przez to betlejeńskie światło mówi: zauważ człowieka. Zauważ człowieka, który żyje z tobą. Zauważ człowieka, który ma duszę i ciało. Zauważ człowieka, który jest tym, co żyje obok ciebie, z tobą, ale także na którego ty żyjesz i którego miłasz, z którym dzielisz może to życie wcale nie łatwe. Jesteśmy w sanktuarium Pana Boże. Skojarzyło mi się. Popatrzmy na Matkę Bożą. Ona nosiła w sobie Jezusa i zaniosła go, zanim błagała świat, zaniosła go do najbliższej osoby, Elżbiety. Ale to kosztowało trud przejścia przez ból. My dzisiaj ponosimy ten trud, także tego stania na tym wielkim placu, wypełnionym poprzednio przez nadwożdżu, na zimę, w zimnie, w głodzie. Ten trud niech wyda owoce, a to ciepłe światło niech nam rozjaśni, niech nam otworzy nie tylko oczy, byśmy zauważyli, że ten człowiek koło nas jest, że ten człowiek jest z nami, ale przede wszystkim niech nam otworzy nasze serca, abyśmy tych ludzi, do których zaniesiemy, prawdziwie pokochali. Prawdziwie po bratersku na nich spojrzeli. Prawdziwie z nadzieją, że możemy ten świat zmieniać przez takie małe światło, przez jego ciepło, przez jego miłość. Moi drodzy, otwórzmy dzisiaj nasze serca i oczy i bądźmy otwarci na świat. I chcę na koniec jeszcze powiedzieć jedno. Niech się ta akcja betlejemskiego światła pokoju, którą po raz 25 przeżywamy, nie skończy tylko przekazaniem światła. Niech ona wyda owoce naszego prawdziwego życia, życia w prawdzie, życia w wierze. Niech więc to będzie prawdziwe chrześcijańskie życie. Niech to będzie nasze prawdziwe harcerskie i skautowe życie. Dzięki temu światu bądźmy lepsi. Dzięki temu światu bądźmy bardziej otwarci. Dzięki temu światu zauważajmy człowieka w jego pięknie i godności. Amen. Zuchy przynoszą kosz intencji betlejemskiej poczty zuchowej. Przez orędownictwo Matki Bożej Fatimskiej upraszamy łaskę pokoju dla świata. Harcerze przynoszą portret błogosławionego Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy. W tym roku przeżywamy 70. rocznicę śmierci błogosławionego harcerza. Instruktorzy przynoszą chleb, symbol jedności i znak trudu wychowania, jaki ponoszą każdego dnia. Chleb udekorowany jest motywem znaku betlejemskiego światła pokoju. Przekazywanie tego światła jednoczy i motywuje nas wszystkich do trwania na posterunku służby dla szacunku i godności człowieka. Biała hostia, chleb, który w czasie tej mszy świętej stanie się dla nas ciałem Chrystusa. Wino i woda, połączone w kielichu, staną się krwią Chrystusa. Mogący Boże, sprawa, byśmy nieustannie składali Tobie naszą ofiarę, w której spełnia się stanowione przez Ciebie tajemnica Eucharystii i dokonuje się dzieło naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Z Duchem Twoim.
sestra náčelnička, sestry a bratia, vážení duchovní otcovia, dovolte, aby sme v mene nás, skautov zo Slovenska, vám odovzdali svetlo, ktoré ide z Baziliky Božieho narodenia a môžeme si ho dávať v chráme, pretože pamätám roky, keď sme teraz prechádzali okolo hranice a odovzdávali sme si ho v mraze, v snehu, asi neplatí pre tých, čo sú vonku, ale pre vás, že si to môžeme dávať tu. A odovzdávam ho preto, aby ste boli ďalšími poslami tej reťazy svetla, ktorá ide z Betlema ďalej, aby, ako bolo pekne povedané na svätej omši, aby ste tento dar, toto poslanie šírili ďalej do celých vašich oblastí, do vašich krajov. A ešte vám poviem také jedno tajomstvo, že nikto vám v tom nebráni. Duchmi duchowie, dziś dzięki skautom słowackim, za pomocą sztafety skautów, betlejemskie światło pokoju po raz 25 trafiło do nas, do Polski. Tegoroczne przesłanie betlejemskiego światła pokoju to zauważ człowieka. Zauważ człowieka w każdym, kogo spotykasz. W każdym, kogo codziennie mijasz i być może do tej pory nigdy nie zastanawiałeś się, jak można pomóc tej osobie, co ona czuje, co tak naprawdę dzieje się w jej życiu. Po prostu mijasz i idziesz dalej. Ale zauważ człowieka...